Pyszkowem. No i co z tego? No jak to co z tego? No niech pan zobaczy, gdzie jest Wyszków. A! No Wyszków! Pomyliło mi się z Charkowem. Do diabła to tuż obok. No tyle od Warszawy. Wołaj mi tu Marka Jurka. Kogo? Walerego Sławka. A! A po co pan Walery Sławek, skoro jestem ja? Winiawa Długoszowski, witam. Poznajcie się. Oto Loda Halama. Halama. A to jest pan Józek. Ten od kurczaków. Naczelniku, otóż pozwól mi powiedzieć dowcip, który słyszałem wczoraj Adrii. Otóż przychodzi Mosze do Arona. Wieniawa! Wieniawa! Za 2 dni Sowieci będą w Warszawie. Ale dajże mi skończyć. Przychodzi Mosze do Arona i mówi. Tak jest bardzo śmieszne. I mówi tak. Daj mi Mosze. Wieniawa! Wieniawa! Za 2 dni Sowieci będą w Adrii. W Adrii? A to swołocz! Już ja im pokażę, dajcie mi się napić. Piwo czy wino? I wódka. To jest. Planuję atak tędy i tędy, a konice puścimy tędy. Aha, a dlaczego nie tędy? Dobre pytanie. O, przepraszam. Panie Wieniawa, jeśli w tej chwili nie spłacisz pan długu za frank, Rosenbaum w tej chwili idzie z wekslami do sądu. Nie teraz, Rosenbaum, kochany, nie teraz, zarobiony jestem, nie mogę. Panie Wieniawa, teraz albo Rosenbaum idzie z wekslem do prokuratura. Panie naczelniku, ma pan pożyczyć 2 dychy? Co? 2 dychy ma pan pożyczyć? Wieniawa, no przecież chora jasna. Dobrze, masz tu Rosenbaum pieniądze, idź i dług spłacony. A właśnie, pozdrów córeczkę. Ach, córuchna, palce lizać. Panie naczelniku, kochany, mam tu taką fajną płytkę. Zna pan to? Loda, naucz pana tańczyć! Tak jest! Wieniawa! Wieniawa, wyłącz to do jasnej cholery! Przestań, jak się... Wyłącz to, no cholera jasna! Przepraszam, pani Lodo, niech pani przejdzie do pokoju obok, dobrze? Tam do zielonego pokoju, no przecież... Do zielonego. Wieniawa, niech pan zrozumie w końcu, tak. Wieniawa, że za 2 dni będą tu Sowieci! Tak. No! Zacznijmy od początku. Ten. Kto u nich dowodzi? Stalin i Tuchaczewski. To ci na zdjęciu? Tak. Co się tak gapisz? Pan jest strasznie podobny do Stalina. Co ty głupoty opowiadasz? Zna pan rosyjski? Znam, a co? Jakby tak pana podczesać, to identyko. Wieniawa! Jakby pan się nocą przekradł na stronę Rosjan... Wieniawa! ...i tam nawydawał masę głupich rozkazów, na przykład weźcie wszyscy łopaty, wykopcie dół, wejdźcie do środka i się zakopcie... To wojnę byśmy mieli wygraną! No bzdura! To doskonały pomysł. A dlaczego ty nie pójdziesz przebrany za Stalina? Bo ja nie jestem podobny. Ja też nie jestem. A pan naczelnik bardzo jest. To jedyna szansa, żeby uratować kraj przed Sowietami. Rosenbaum! Tak, słucham, panie Wieniawa. Rosenbaum, kochany, chodź pan tutaj. Czy uszyłby pan naczelnikowi taki tutaj mundur, jak on na zdjęciu? Taki tu? Tak. Oczywiście! Nie ma problemu! Rosenbaum bierze zlecenie, Rosenbaum bierze miarę, Rosenbaum szyje! U Rosenbauma nie ma kłopotu. Ale płatne z góry. Ach, cholera jasna. No masz Rosenbaum i szyi! No ale to głupie, ale to... Tylko żeby się wszystko zgadzało, tak jak tutaj. Bzdura, no to co za bzdura? Loda! No. Chodź tu na chwileczkę. Co? Na usta nie tak. Bardzo cię proszę.
A ja cię zaraz. Jesteś szalony. Chodź, no. Dobra. Wiesz co, naprawdę. Panie! Panie naszelniku, pan... Proszę bardzo, pan... Nie, no przestań, to... Nie, proszę bardzo, nie, pan nie, zachodzi. Nie! Proszę bardzo, brawo! Pan zachodzi, pan zachodzi. Proszę, brawo! Proszę, proszę, proszę. Proszę. O, matko. Nie no! Rosenbaum, świetnie! Wspaniale! Idealna robota, prawda, kotku? Wspaniale, piesku. No, no głupio się w tym czuję. Nie no, cud nad Wisłą. Tylko, że ten ma taką bardziej dziobatą gębę po ospie. Chyba nie chce się nie wszczepić bakterii ospy. Piesku, a może by panu naczelnikowi tak przetrzeć twarz drucianą szczotką? Nie, no! Tak, doskonały pomysł! Cechrowicz! Tak! Cechrowicz, chodź no tutaj! Tak jest! O matko Stalin! Ty wszo! Boże, panie naczelniku! Przecież to ja pił susu! Nie, matko, panie naczelniku, przepraszam, no pomyliłam się, panie naczelniku! Cechrowicz, posłuchaj! Przeprowadź po cichu pana naczelnika na stronę Rosjan. Tak jest! Pamięta pan, że wy wzięli łopatę.